W Gościcinie odbyły się Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 130 osób. Porządna rozgrzewka i zawodnicy gotowi byli do startu. To pierwsze w Polsce techniczne zawody tej rangi. Udział w wydarzeniu mógł wziąć każdy. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 5 km. Cieszę się bardzo, że zaczynamy moim zdaniem cykl zawodów sportowych, gdzie przyjechali Nordic Walkerzy, żeby sędziowie ocenili ich technikę. Tak jak mówiłem na początku, oni już są zwycięzcami, bo nie boją się, że ktoś oceni ich technikę i tylko technikę. W tym roku to jest powiązane z naszym jubileuszem 90-lecia. Rozpoczęło się od przejścia 90 km przez organizatora dzisiejszej imprezy, pana Mariana Drewy, który chciał w ten sposób uczcić jubileusz 90-lecia gminy. Narodził się pomysł, aby zrobić może coś więcej, no i dlatego tę imprezę dzisiaj tutaj. Wydarzenie było także okazją, by wymienić się doświadczeniem i sprawdzić swoje umiejętności na tle innych. Nordic Walking od jakiegoś czasu stał się bardzo popularny w naszej gminie. Regularne zajęcia, które prowadzimy w różnych sołectwach, pokazują, że te grupki chodzących są coraz większe i jest zainteresowanie, więc cieszy mnie jako gospodarza, że takie wydarzenie jest u nas w gminie i ponad 135 zawodników z okolic zjechało się, aby wziąć dzisiaj w tym udział. Podczas imprezy odbyły się również konkursy, loterie i koncerty.